No, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tak, że jesteśmy w okresie przygotowawczym. Wczoraj mieliśmy bardzo ciężkie dwa treningi. Dzisiaj w tym meczu sparingowym, który potraktowaliśmy jako zupełnie taki bardzo mocny trening. Świadomie dobraliśmy przeciwnika na poziomie trzeciej ligi, bo chcieliśmy też ten sparing rozegrać na takim dużym zmęczeniu, bo to jest jakby etap przygotowujący nas do soboty, do meczu, który otworzy prezentację zespołu i zagramy sobie z pierwszoligowym już zespołem z Litwy. No i oczywiście ma to wszystko przygotować i zakończyć się dopiero za tydzień, kiedy rozpoczniemy ten nowy sezon, więc myślę, że jeszcze dużo pracy przed nami, ale dzisiaj już na przykład w drugiej połowie widać było kilka dynamicznych, bardzo składnych akcji, na które ciężko pracujemy. Zabrakło tylko i wyłącznie szczęścia. Dzisiaj oczywiście mieliśmy kilka sytuacji, natomiast największy ból głowy to jest właśnie wykorzystanie tych sytuacji. Dzisiaj widzieliśmy słupki, poprzeczki, widzieliśmy kilka fajnych, ciekawych zagrań, ale to wszystko jest na razie za mało. Brakuje nam troszeczkę szczęścia, brakuje nam trochę jeszcze pracy, dlatego no, jestem świadomy tego, że przed nami jeszcze troszeczkę wyzwań i musimy stawić temu czoła. No na pewno na wykończenie akcji ofensywnych, bo potrafimy się utrzymać przy piłce, potrafimy tą piłką szybko operować i na pewno jeszcze nie potrafimy wykorzystać tych sytuacji, które tam gdzieś stwarzamy. Dzisiejszy mecz, dzisiejszy trening, taki test sparingowy, to w zasadzie pod kątem oceny indywidualnych zawodników, ich umiejętności. Ponieważ w pierwszej połowie zagrała grupa, która gdzieś tam była troszeczkę rozrzucona na innych pozycjach. Sprawdzaliśmy jeszcze niektórych zawodników na alternatywnych miejscach, gdzie mogą grać na boisku. W drugiej części znowu weszła kolejna grupa. Dużo było zawodników młodych, dużo było zawodników też testowanych. Dzisiaj widzieliśmy Niko Kata, który przyjechał do nas na testy i zaprezentował się całkiem nieźle, ale to dopiero początek, pierwszy jego jakby kontakt z zespołem i tych zawodników było naprawdę dzisiaj dużo. Dlatego taki wynik, ale patrzymy z nadzieją, że następny tydzień już będzie bardziej spokojniejszy, że będziemy pracować tylko i wyłącznie pod kątem przeciwnika. Mógłbym tak powiedzieć, dopiero za tydzień, dwa, trzy, ponieważ przyjeżdżają zawodnicy, są to zawodnicy jeszcze nie do końca idealnie przygotowani, zgrani z zespołem i dopiero po, na przykład oceniając dzisiaj grę Kevina, który zagrał na pozycji napastnika, no trudno mu się wkomponować na razie, bo to jest jego pierwszy tydzień, on dopiero wchodzi, poznaje zespół, kontakt z zespołem, to wszystko jest trudne, ale myślę, że następny tydzień i następne tygodnie będą już znacznie przebiegać w takiej atmosferze już spokojniejszej, bo wiadomo, że myślimy o meczach, to są mecze kontrolne, ciężko pracujemy, no zawodnicy czują to zmęczenie, ale przyjdzie moment, że będziemy już czekać na mecz ligowy i będziemy więcej poświęcać czasu na odpoczynek. Tak, to będzie zawodnik, który może okazać się, że to będzie kluczowy zawodnik, natomiast na dzień dzisiejszy on pracuje indywidualnie, pracuje nad tym, żeby w pełni sił przystąpił od poniedziałku, czyli od następnego tygodnia już do obciążeń treningowych i będzie trenował z zespołem. Także na razie zespół jest taki budowany z zawodników naprawdę bardzo dobrych, tylko że ci zawodnicy jeszcze potrzebują tygodnia, dwóch tygodni, żeby wejść w ten rytm treningowy i naprawdę dać zespołowi to, co będzie ważne. Także no, ten sparing oczywiście mógł trochę rozczarować, ale ja jestem na przykład zadowolony z kilku naprawdę dynamicznych, bardzo takich składnych akcji. No i widać, że już coś potrafimy zagrać, potrafimy grać szybko, potrafimy grać z pomysłem, natomiast wykończenie akcji jeszcze nie jest to na takim najwyższym poziomie.